Cześć, witajcie z tej strony Robin, witajcie na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę, zrobię taki filmik, pokażę wam kolejną alternatywę dla klawiatury systemowej w Androidzie. Dzisiaj sobie zrobimy film, w którym pokażę wam klawiaturę Giga Keyboard. Czyli jest to klawiatura od twórców znanego i dobrego dosyć narzędzia czyszczącego system. Bo nazywa się ona po prostu Giga Keyboard, tak? Dobra, zaczniemy od tego, że po prostu pobieramy ją sobie ze sklepu Play. Normalnie jak każdą inną aplikację. Tak, ja już sobie ją pobrałem, tutaj zainstalowałem. Żeby po prostu nie marnować czasu. Pokażę wam tylko jej funkcjonalności. Tak, dosyć w sposób taki dosyć szybki, żeby nie więcej nie trwał wieki. Więc postanowiłem sobie już ją pobrać prędzej przed nagrywaniem. Dobra. Otwieramy sobie aplikację po instalacji. I tak, po otwarciu aplikacji, jak sobie ją zainstalujesz jeszcze raz, będziesz musiał ustawić sobie ją jako domyślną. Będziesz miał taką prośbę o ustawienie ją jako domyślną, żeby po prostu była używana przez system jako domyślna klawiatura. I tak. Po ustawieniu ją jako domyślną mamy taką zakładkę, takie ustawienia się otworzą. I tu mamy do wyboru modywy. I tu sobie możemy wybrać modyw klawiatury. Domyślnie jest ustawiony taki modyw. I mamy do wyboru, taką wygląda. Po prostu on jest taki ciemno-niebieski, nie? Ale nie musimy z takiego modelu korzystać. Możemy korzystać z innego modelu, które możemy sobie tutaj pobrać. Niektóre motywy są płatne, niektóre darmowe. Płatne motywy oznaczone są taką kłódką. Taką kłódką, tak. Po prostu jak wybierzemy płatny motyw, to będziemy musieli zapłacić, żeby móc go pobrać, nie? I mamy tutaj takie kategorie. No, nowe, czyli najnowsze, dostępne do pobrania. Gorące, czyli takie na topie obecnie. 3D, czyli takie dosyć, takie fajnie przedstawione w taki sposób trójwymiarowy, ale tutaj niestety są motywy w większości płatne. Cotygodniowe, to akurat nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest, bo no nie korzystałem. Nie rozumiem tej zakładki. Mój, to są już nasze przez nas pobrane motywy, albo te dostępne fabrycznie, wgrane już po instalacji aplikacji. I kategoria. Tu to mamy różne kategorie. Możemy sobie poszukać kategorii. Modelu według kategorii, nie? Technologia na przykład, i tutaj mamy model na przykład z iOS-a. O, ja już sobie zainstalowałem, nie? I po pobraniu możemy sobie go po prostu zastosować. I mamy dostępny motyw ustawiony, nie? Dobra, następną zakładką tutaj w ustawieniach, bo pierwszą była zakładka motywy, są ustawienia dotyczące pisania. Głównie to są statystyki, ale ustawienia dalej też są. I tak, zakładce pisania mamy takie rzeczy. Ile dni już jest zainstalowana aplikacja na naszym telefonie, klawiatura czy taki board? 55 suma stuknięć, czyli ile razy stuknęliśmy w klawisze, w klawiaturę. To jest taka fajna, ciekawa informacja dla takich dociekliwych. Nie? Co dalej? Zaraz. Co dalej jeszcze ciekawego? Osiągnięcia, czyli wszelkiego rodzaju takie informacje, na przykład na temat zwiększenia wydajności naszego
pisanie na telefonie i takiego typu informacje, przewidziane słowa, uzupełnione słowa i poprawione słowa. Trzecią zakładką w ustawieniach klawiatury, czyli tak, keyboard, jest zakładka emotikony. I tu mamy do wyboru różnego rodzaju pakiety emotikonów. Możemy pobrać, ale niestety w darmowej wersji klawiatury są dostępne tylko częściowo te pakiety. Czyli tak, powierzymy sobie pakiet Cartoon, czy bajkowy jakiś pakiet, to nie będą dostępne wszystkie emotikonki. Będą dostępne tylko emotikony w wersji darmowej. Między innymi niektóre emotikony po prostu nie będą dostępne do użycia. Nie? Ja to akurat sobie już pobrałem do testu, taki Cartoon. Tutaj mamy jeszcze Angry Router, Emoji i niektóre po prostu błyszki są niedostępne w wersji darmowej. Kolejną zakładką jest zakładka Gra i tu sobie możemy uruchomić wszelkiego rodzaju gierki, które nam poleca producent, twórca tej klawiaturki. Ale to równie dobrze tej zakładki mogłoby równie dobrze nie być, bo to jest moim zdaniem zbędny dodatek, taki dodatkowy, że po prostu włączamy, wybieramy gierkę, ładuje się gierka i sobie uruchamiamy i gramy, ale równie dobrze tej zakładki nie mogłoby nie być. To jest moim zdaniem taki zbędny dodatek. O, klikamy. Level Talent, Level 1. No, to coś, co u mnie nie działa, ale uwierzcie mi, że to jest po prostu gra i to sobie możemy grać w jakieś gierki, takie proste, nie? Ale równie dobrze tej zakładki mogłoby nie być. Ostatnia, czyli piąta zakładka, jest to zakładka oznaczona jako ustawienia. I tu mamy po pierwsze możliwość wykupienia wersji VIP, czyli wersji płatnej, która kosztuje 109 zł, 110 zł na rok, 45 zł na kwartał i 24 zł na miesiąc. Nie? I co ta wersja płatna daje? Daje po prostu po pierwsze usunięcie reklam, które się pojawiają podczas korzystania z ustawień aplikacji, albo która też odblokowuje płatne motywy. Płatna wersja klawiatury czyta keyboard, dodaje jeszcze emotikonki dodatkowe, albo naklejki do wstawiania w tekst. Kolejną zakładką jest zalecane aplikacje, czyli aplikacje polecane przez twórców klawiatury. Ustawienia języka i układu klawiatury. Można sobie wybrać język, klawiatury i układ. Tu chodzi o język, w którym piszemy. Jeżeli piszesz po polsku i po angielsku, to żeby zaznaczyć tutaj polski i English. Dzięki temu klawiatura będzie podpowiadała ci słowa też po angielsku, co ułatwi ci pisanie, bo tu chodzi o podpowiedzi słów. Nad klawiaturą są podpowiedzi, nie? No to tu chodzi o to. Ustawienia ogólne i tu możemy sobie uruchomić pewne funkcje, takie jak wstawianie wielkich liter na początku, szybka kropka za spacją, czy tu chodzi o wstawianie spacji kropki po dwukrotnym kliknięciu spacji. Automatyczne wstawianie spacji. Staw spację
po znakach interpunkcyjnych, czyli na przykład po kropce, po przecinku, po znaku zapytania i tak o typu rzeczach. Powiększenie po naciśnięciu klawiszy, czyli jak klikamy sobie w klawisze, to one będą takie powiększone. Teraz pokażę Panu na przykładzie przeglądarki internetowej. Sobie klikamy w klawisze, to one są powiększone, nie? Uruchomię sobie ustawienia. Klawisz rozpoznawania mowy, no to po lewej stronie jest taki klawisz takiego mikrofonu, i jak on sobie naciśniemy, to uruchomi nam się rozpoznawanie mowy, dzięki któremu będziemy mogli po prostu pisać głosowo. Szybkie znaki, czy po prostu jak sobie uruchomimy, to będziemy mogli wpisać na przykład literę on albo ciu po przytrzymaniu, na przykład z i żeby wpisać ciu. A on to działa. On przytrzymałem A i spisało mi literę on. Tak, szybkie znaki, dobra. No i to wszystkie opcje, jeżeli chodzi o ustawienia. Dalej co mamy? Dźwięki i wibracje. Tu możemy sobie zmienić głośność klikania klawiszy i wibracje. Podczas naciskania klawiszy możemy sobie to wyłączyć, jeżeli to przeszkadza. Pisanie gestami. To polecam sobie wyłączyć, jeżeli ci to przeszkadza. Jeżeli piszesz na klawiaturze, to telefon ci tak wibruje. Jeżeli ci to przeszkadza, to możesz sobie to po prostu te dźwięki wyłączyć. Tak, to w tej zakładce dźwięki i wibracje. A teraz mówię o pisaniu gestami. Czyli sobie możesz to załączyć, to po włączeniu tej opcji pisania gestami możesz sobie tak miziać po ekranie, dzięki temu będziesz mógł wpisywać jakieś słowa, zdania, po prostu takie mizianie po ekranie. Ja sobie to wyłączę, bo na moim telefonie coś to nie funkcjonuje poprawnie, więc sobie to wyłączę, a po drugie tego ja nie umiem tego używać, więc okej. Okay. Pisanie gestami, okej, okay. Korekta tekstu. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju ustawienia odnośnie takiej korekty tekstu, czy poprawiania, wspomagania pisania i tak. Możemy sobie słowniki osobiste skonfigurować, dodać słowa, na przykład do języka polskiego. Do słownika polskiego, języka polskiego dodajemy słowo i tu sobie możemy dodać na przykład takie słowo, którego nie ma w języku polskim, takim na przykład jakiś nickname, jakiś pseudonim, dzięki temu będziemy mogli poprosić poprawnie wpisać jakiś pseudonim poprzez na przykład jak mamy nad klawiaturą odpowiedzi. Dalej mamy dodatkowe słowniki. Można sobie pobrać z internetu dodatkowe słowniki. Dalej co mamy? Poznaj dodatkowe. Tak, blokuj obraźliwe słowa, to oczywiście włączamy, dzięki temu nie będą nam się podpowiadały jakieś słowa wulgarne. Pokazuj propozycję poprawek, no to po prostu poprawianie słów, na przykład literówek i
autokorekta, to jak jakąś literówkę wprowadzimy, zrobimy, to nam poprawi słownik, podpowiada kolejne słowo, to jak wpiszemy jakieś słowo, zrobimy spację, to nam klawiatura czytak podpowie na podstawie tego, co już pisaliśmy prędzej. Odpraszam, obróciło coś. Spersonalizowane sugestie, to po prostu nam będzie klawiatura sugerowała kolejne sugestie na podstawie tego, co już pisaliśmy kiedyś. Tak. I spersonalizowanie, sugestie, tak to już było i ostatnio z propony osoby z kontaktów. Aha, to jak będziemy coś pisać, jakiegoś e-maila, albo będziemy chcieli wybrać jakiś kontakt i wyszukiwarkę będziemy wpisywali, na przykład mamy A i będą nam po prostu podpowiadać, że chodzi o mamy, nie? Dobra. Kontakty, to już było. Daje mamy pasek powiadomień, to jest taki dodatkowy pasek powiadomień od czytach keyboard. Ja polecam sobie to włączyć, bo jak sobie to aktywujemy, to będzie taki dodatkowy pasek widoczny z ikonkami do Wi-Fi, do latarki i do jakichś tam gierek. Ja osobiście sobie to wyłączyłem, bo mi to przeszkadzało. Więc sobie to po prostu wyłączyłem. No i ostatnie ikonki, ostatnie opcje 3 to mamy. Może więcej. Możliwość wysłania opinii do producenta na temat tej aplikacji. Informacje o aplikacji. E-maila można wysłać przy zapoznaniu z regulaminem. Regulamin, tak, zadaje zasoby za zasady prywatności, zachowania prywatności, zarządzanie danymi, regulamin Add Choices i można sprawdzić jeszcze wersję aplikacji. Najnowsza na czas nagrywania to wersja 5.2.0. I ostatnia opcja z menu klawiatury jest to opcja oznaczona jako o aplikacji. Czyli można sobie tutaj czytać, sprawdzić e-maila, można wysłać do producenta, regulamin, usługi, zasady zachowania poufności, zarządzania danymi, regulamin Add Choices i wersja aplikacji. Okej, dobrze. No i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia klawiatury, a jeżeli chodzi o funkcje takie szybkie funkcje, to mamy tak. Wyłączę to wszystko. To mamy tak, kiedy zaczniemy coś pisać, to mamy tak. Powinny nam się pojawić takie ikonki do góry. Chyba, że to jest niedostępne w domyślnym motywie, to muszę zmienić na domyślny motyw. Wstawię domyślny motyw. Domyślny motyw. Moje, tak, o, dobra,
I nad klawiaturą jeszcze mamy takie. Chyba, że to w edytorze tekstu jakimś jest. To włączymy edytor tekstu. Znajdziemy Worda, bo ja mam Worda. Otworzę sobie Worda. FTP to nie. Nie ma, no to w aplikacjach mam. Na pewno to mam, bo mam to zainstalowane. Testa, te. Ustawienia. Jest Word, OK. O, mamy te ikonki, OK. I tak, na samej górze nad klawiszami mamy takie ikonki. Pierwsza ikonka to jest ikonka z takimi szybkimi ustawieniami. I tak, możemy sobie szybko zmienić motyw. Druga ikonka to jest... Tak, to jest szybka zmiana motywu. Pierwsza ikonka to tak... To są takie szybkie ustawienia. I pierwsza ikona to jest zmiana motywu, druga zmiana języka i układu. Trzecia zmiana wysokości klawiatury. Tak, proszę bardzo. Jakaś reklama jakiejś aplikacji do fitnessu. Dalej mamy schowek, czyli szybkie wklejanie tekstu. Wklejanie tekstu, tak? Ze schowka. Możemy sobie skopiować kilka elementów i szybko je potem sobie wklejać w różne miejsca. Ustawienia potem mamy, ustawienia samej klawiatury, dźwięki. Potem mamy rozmiar czcionki na klawiszach, czyli literek. Selektor, czyli po prostu zaznaczanie tekstu. O, żeby można przesuwać kursor. Nie? A jak sobie włączymy tryb zaznaczania tekstu, to możemy sobie zaznaczać o tekst. Proszę bardzo, potem możemy sobie zaznaczony tekst skopiować, wyciąć, wkleić, wymazać albo cofnąć. Potem jeszcze mamy pisanie, czyli ustawienia, nie ustawienia, tylko te statystyki do odnośnie pisania, czyli liczbę stuknięć w klawisze, długość tego miziania metrów, miziania po ekranie i różne inne statystyki odnośnie tego.
Pisanie, tak, to już też było, tak, okej. Dalej możemy sobie zmienić styl emoji, czyli po prostu motyw, który sobie pobierzemy, jakie sobie naściągaliśmy motywy emotikonów, to sobie tutaj możemy powybierać. Samodzielnie utworzony motyw, czyli sobie tutaj możemy wybrać motyw jakiś i tak, i możemy sobie zmienić tło. Przyciski, to można sobie wybrać, to mają być białe, czy jakieś niebieskie, czy takie jakieś czarne. O. Czcionkę na klawiszach, dźwięki. Proszę, posłuchajcie sobie tego. Fajnie, nie? Śmieszne te dźwięki, co? Śmieszne te dźwięki, co? Jest ostatnia zakładka, to efekty. Efekty graficzne, nie? Po kliknięciu klawisza. I jeszcze ostatnia zakładka chyba. Styl emoji to już było. Samodzielnie utworzony. OK. I wyszukaj. Wyszukaj. To mamy szybką wyszukiwarkę. I to możemy sobie wyszukać. Wyszukać jakąś rzecz w internecie. Gierki. Wiadomości. Gify, filmy na YouTubie i obrazki jakieś w internecie. Rząd cyferek, warto sobie aktywować, ja polecam. Jeszcze rząd cyferek. Pisanie gestami. To można sobie włączyć i wtedy można sobie migać po ekranie, żeby szybciej pisać. Szybkie znaki. To wtedy jak sobie to włączymy, to można sobie przytrzymać na przykład na on i przypisać wtedy na A i wtedy się wpisze on. Albo Z i wtedy wpisze się nam J. Nie? O, proszę, A. I wtedy mam literę O pisaną. I jeszcze coś. Strona w YouTubie, czy po prostu kanał na YouTube, tego, tej aplikacji. Prawdopodobnie, oczywiście, no, czy tak, keyboard, tak, to jest ich kanał. Strona na Facebooku, można szybko przejść na stronę ich kanału. Lokalizacja, można włączyć albo wyłączyć. I wysłać opinię do twórców na temat tej klawiatury, jaką tam uważasz, jaką sobie tam, jak opisujesz aplikację, czy dobra jest aplikacja, czy zła, czy jakieś błędy ma i tak dalej, nie?
Dobra, to była ta pierwsza ikonka z takimi szybkimi ustawieniami. Dobra, teraz będzie druga z taką, na tymi klawiszami. I to jest, tu mamy szybkie dostęp do motywów. Możemy sobie zmienić motyw klawiatury. Trzecia ikonka, to mamy szybki dostęp do emotikonów i naklejek. Tak, różnych. Czwarta ikonka to i ostatnia to jest taki szybki dostęp do wyszukiwarki. Wyszukiwanie w internecie, wyszukiwanie gier, wiadomości, gify, filmy na YouTubie i obrazki w internecie. No i to byłoby wszystko. Dobra. Dobra, no i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o tą klawiaturę. Więc będziemy powoli kończyć, będę z wami powoli żegnał. Opisujcie te moje filmy, komentujcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Nie? Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie moje filmy jeszcze na Facebooku, na innych źródłach. Do zobaczenia. Cześć.